Już po raz piąty Caritas Diecezji Toruńskiej zorganizował festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka Bądźmy Razem. Tegoroczna impreza odbyła się w Dzień Matki na lotnisku Aeroklubu Pomorskiego. Albo zaśpiewam, jeśli chcesz, zamiotę kuchnię, bo tak chcę, choć o to nikt nie prosi mnie i dziewczyny śpiewają ze mną. Pomagam mamie sprzątać dom, głośniej trochę to, ponieważ bardzo kocham ją. Jeszcze raz. Pomagam mamie sprzątać dom, ponieważ bardzo kocham ją. Bo co? Kocham ją! Kocham ją, oczywiście. Festyn składał się z 3 integralnych części: biegu dla mamy, festynu Bądźmy Razem oraz ułożenia serca dla mamy na lotnisku Aeroklubu Pomorskiego. Ponadto przygotowano wiele stanowisk z różnymi atrakcjami i konkursami. W sumie w weekend na toruńskim lotnisku bawiło się ponad 10 000 dzieci. Wszyscy wspólnie świętowali Dzień Dziecka, przygotowany przez Caritas Diecezji Toruńskiej. Myślę, że działania, które podejmujemy, sprawiają, że otwierają się pokłady dobra w każdym człowieku. Dziecko, które jest adresatem naszych wysiłków, naszej troski, naszej miłości, jest taką osobą, która zawsze, nawet w sytuacjach bardzo ekstremalnych, wyzwala w człowieku takie zachowania, na które by się nigdy nie zdobył w trybie jakimś zwyczajnym. Dzień Dziecka jest doskonałą okazją, żeby stworzyć takie zjawisko, które z jednej strony oczywiście daje dzieciom radość, daje dzieciom chwilę szczęścia. Nazywam ten nasz festyn takim dniem raju, ponieważ dostępność do wszystkich atrakcji jest pełna. Jedynym ograniczeniem jest kolejka. Ale poprzez to okazuje się, przez to wydarzenie okazuje się, że pojawiają się organizacje, ludzie, przede wszystkim ludzie. I to są setki osób, które dzielą się swoim potencjałem. Według organizatorów punktów z atrakcjami było na terenie festynu nawet 200. Do zabawy zachęcała też grupa muzyczna z Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Wszystko mogę w tym, który